Urodziły się nam trojaczki, trzech chłopaków, rosną jak na drożdżach. No i powiedzmy, co one teraz lubią robić, co jedzą, czy dużo jedzą. No i wkrótce trzeba będzie niestety pomyśleć nad tym, co z nimi dalej zrobić, bo wszystkie nie będą mogły zostać, więc jakaś wymiana na pewno jest już w planach. Dokładnie tak. Jak w każde kociaki bardzo lubią się bawić. Teraz widzimy, dostały takie worki jutowe. To jest ich ulubiona zabawka w tym momencie. Jeszcze mają do dyspozycji kości. Kiedy je tylko mamy, też lubią się bardzo nimi bawić. Przybierają bardzo dobrze. W tym momencie już ważą każdy 95 kg, także to już są spore kociaki. A do nas podchodzi właśnie mamusia. A nie, jeden z młodych. Boże, jak one rosną. To jest Odrej, okej. Okay. Nie wiem, jakie rozróżniacie, bo ja nie jestem w stanie. One w tej chwili ważą, ile mówiłeś? 95 kg. Dobrze, a rodzice? Rodzice ważą tak normalnie, jak powinny ważyć. Samiec około 190 kg, samica waży w tym momencie 180. Także jeszcze trochę schodzi z tej masy po ciąży, ale jest całkiem dobra masa. No czyli jakby jeszcze mają jak zdobywać te kilogramy, bo jeszcze nie są w pełni takie dojrzałe. Kiedy takie tygrysy zdobywają dojrzałość taką pełną, żeby już można powiedzieć, że są gotowe i do rozrodu, i do tego, żeby ewentualnie pomyśleć o rozesłaniu ich, o wymianie z innymi grodami zoologicznymi, ponieważ wiadomo, że tutaj aż tylu samców nie może być naraz. Dorosłość płciową te koty osiągają w wieku 3 lat, ale tak około drugiego roku życia można już myśleć powoli o tym, żeby gdzieś je tam wysyłać do innych ogrodów. Mamy nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku nasze tygrysy będą z nami. No a kiedy się znajdzie już jakiś ciekawy ogród i dostaniemy rekomendację, żeby je gdzieś wysłać, to na pewno pójdą w dobre ręce. To jest bardzo rzadki gatunek, więc tu nie powinno być problemu, żeby je gdzieś wysłać dalej. Światowy Dzień Tygrysa dzisiaj obchodzimy, dlatego jeśli macie Państwo chwilę czasu, warto przyjść i odwiedzić nasze tygrysy, gdzie na pewno nudy nie będzie, ponieważ one w kółko mają jakieś animacje, w kółko się bawią, w kółko coś się dzieje, a nawet jeśli tylko śpią, to są tak piękne, że warto na nie popatrzeć. No i właśnie może pozwolić sobie na chwilę refleksji, jak warto dbać o nasz piękny świat i o te wszystkie zwierzęta, które stanowią właśnie o pięknie tego, co nas otacza.